Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale ciepło24.pl. Nazywam się Michał Gawlikowski. I w dzisiejszym odcinku chciałbym ponownie przedstawić produkty producenta Atlantic Group. W poprzednich odcinkach omawiałem bojlery elektryczne, Pompy ciepła do centralnego ogrzewania, a także do wody użytkowej. Firma Atlantic ma w swojej ofercie sporo różnych rodzajów produktów. Tym razem chciałbym opowiedzieć o grzejnikach elektrycznych. Pozornie prosty temat: dobieramy moc, wieszamy lub stawiamy grzejnik, podłączamy go do prądu i już grzeje. Powiem szczerze, też tak kiedyś myślałem. Jednak, zgłębiając się w ten temat, jest to trochę bardziej skomplikowane. Okazuje się, że istnieje wiele czynników wpływających na odczuwany przez nas komfort cieplny, który należy wziąć pod uwagę przy doborze właściwego grzejnika. Musimy określić, czy chcemy odczuwać ciepło łagodnie i delikatnie, a może powietrze ma być przyjemne do oddychania i nie wysuszać gardła? Bardzo ważne jest, Typ pomieszczenia, w którym ulokujemy urządzenie. Inny rodzaj ciepła preferowany jest w salonie, odmienny w sypialni, kuchni czy pokoju. W tym materiale postaram się wyjaśnić tę kwestię. Przedstawię również różnice w budowie grzejników. Dostępne moce. Poznacie Państwo także możliwości sterowania nimi, czy elektromechanicznie, cyfrowo, czy przez aplikację. Jest sporo rozwiązań. Zanim jednak zacznę, to proszę nie zapomnijcie kliknąć w pole subskrybuj, dzwoneczek obok, tak aby zawsze otrzymywać powiadomienie o naszym kolejnym filmie. Mamy coraz więcej subskrybentów, za co bardzo wszystkim zespół ciepło 24 dziękuję. Dział Badań i Rozwoju firmy Atlantik. Poddał badaniu w specjalnej komorze biklimatycznej parametry jakościowe grzejników pod kątem odczuwania komfortu cieplnego przez użytkownika. W efekcie wyselekcjonował produkty, które odpowiednio nadają się do danych pomieszczeń. Dobór jest bardzo trudny, ponieważ odczucie komfortu jest bardzo subiektywne. Ma na to wpływ na przykład ilość okien, kubatura oraz przeznaczenie danego pomieszczenia. Wyniki tych badań mogą Państwo zobaczyć na tym slajdzie. Różne grzejniki do różnych pomieszczeń, spełniające pięć zadanych kryteriów komfortu: pierwsze: chcę mieć jednakową temperaturę w każdej części pomieszczenia. Drugie: chcę odczuwać ciepło łagodnie i delikatnie. Trzecie: Chcę powietrze przyjemne do oddychania, nie wysuszające gardła. Czwarte, chcę ciepła płynnego i trwałego. Piąte, chcę szybko uzyskać idealną temperaturę. Firma Atlantic stworzyła specjalne technologie, aby spełnić powyższe kryteria komfortu. Pierwsza technologia wykorzystuje aluminium w swojej budowie. Grzejniki konwektorowe w tej konstrukcji szybko się nagrzewają, a także są bardzo lekkie. No i cena też jest atrakcyjna. Oczywiście w ciepło 24. Modele, które wykorzystują tę technologię, to Bonjour, F119, F120, F127, Altis i Agilia. Model Bonjour. Najprostszy grzejnik. Najtańszy, stojący. Posiada dwustopniowy przełącznik trybów pracy, komfort i antyzamarzanie. Model F119 także w komplecie z nóżkami, lecz już z pięciostopniowym przełącznikiem trybów pracy. Dostępny w szerszym zakresie mocowym, czyli od 500 do 2500 W. Model F120 to już model wiszący. Z cyfrowym regulatorem temperatury programowalny z funkcją otwarte okno, 7 trybów pracy. Dostępny w mocach od 500 do 2500 W. Model ten występuje także w wersji z Wi-Fi, która za pomocą aplikacji Cozy Touch łączy się z internetem F127. Model wiszący z cyfrowym regulatorem temperatury oraz z wyświetlaczem o mocach 500, 1000, 1500, 2000 W. Kolejnym grzejnikiem wykorzystującym technologię aluminium jest model Altis wi -Fi. Wiszący. Z opcją do kupienia nóżek do wersji stojącej, jeśli jest taka potrzeba. Bardzo ładny z wyświetlaczem. Współpracuje z aplikacją CozyTouch. Posiada osłonięty element grzejny oraz funkcję EcoBoost, dzięki której grzejnik wykrywa naszą obecność w odpowiednim momencie, włączając się i wyłączając, powodując tym samym spore oszczędności. Jednym z najbardziej zaawansowanych grzejników aluminiowych jest model Agilia. Posiada podwójny element grzejny. Aluminiowy element grzejny plus taka szeroka folia grzewcza z przodu. Grzejnik dzięki funkcji Smart Pilot zapamiętuje rytm życia użytkownika i wymagania dotyczące komfortu w celu uzyskania optymalnych oszczędności energii. Jest ten model przyjazny dla alergików dzięki systemowi ASP, który przeciwdziała cyrkulacji kurzu. Ma także tryb otwarcia okna, cyfrowy termostat temperatury. Oczywiście jest też możliwość sterowania przez internet za pomocą aplikacji. Jest jeszcze jeden grzejnik wykorzystujący technologię aluminium, lecz działa jak promiennik ciepła. Grzejnik ten wytwarza ciepło zbliżone swym charakterem do promieniowania słonecznego. To model Solius Wi-Fi. Jest przyjazny dla alergików. Możemy oczywiście kontrolować go zdalnie za pomocą aplikacji CozyTouch. Dostępny w mocach 750, 1000, 1500 oraz 2000 W. Wszystkie wymienione grzejniki mają 2 lata gwarancji. Modele z Wi-Fi idealnie sprawdzają się w domkach letniskowych. Zdalnie mamy kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniach. Drugą technologią wykorzystywaną w grzejnikach elektrycznych firmy Atlantic jest technologia wykorzystująca płyn grzewczy. W efekcie ciepło jest zbliżone swym charakterem do takiego ciepła ogrzewania centralnego. Płyn grzewczy przenosi ciepło zamkniętym o wodzie, przekazując go do obudowy zewnętrznej wykonanej z aluminium, która następnie oddaje je do pomieszczenia. Ciepło przekazywane jest w sposób łagodny. I długi. Nie wysusza też ono powietrza. Model wykorzystujący tą technologię to model Galapagos. Dostępny w mocach 1000, 1500 i 2000 W. Grzejnik, oczywiście, ma możliwość sterowania przez internet za pomocą aplikacji CozyTouch. Także jest przyjazny dla alergików. Posiada system otwarcia okna oraz funkcję Sweet Control. Polegającą na wykrywaniu obecności osób i zwierząt w danym pomieszczeniu. Wszystko to sprawia, że grzejnik jest bardzo oszczędny. Trzecia technologia, użyta w grzejnikach firmy Atlantik, wykorzystuje żeliwo. Osoby preferujące ciepło stałe i łagodne w wyrazie docenią ten rodzaj grzejnika. Ciepło zmagazynowane jest wewnątrz elementu grzewczego. Ono jest stopniowo oddawane do pomieszczenia. Ta technologia utrzymuje stałe ciepło. Grzejnik wykorzystuje całą powierzchnię swej obudowy, reagując bardzo szybko na każdą zmianę temperatury w pomieszczeniu. Model wykorzystujący tę technologię to grzejnik o nazwie Diwali, o bardzo nowoczesnym wyglądzie. Występuje on w trzech modelach o różnych kształtach i mocach. W wersji poziomej, horyzontal, pionowej. Vertical i taki poziomy bardzo wąski, czyli Plint. Grzejniki Diwali są dostępne w dwóch kolorach, biały i antracyt. Mają możliwość parowania się, łączenia tak w grupy lub strefy grzewcze. Oczywiście za pomocą aplikacji mobilnej CozyTouch możemy sterować nimi przez internet. Współpracują także za pomocą takiej funkcji IO Home Control, z produktami firmy Sonfi, czyli takim naszym inteligentnym domem. System ASP przeciwdziała cyrkulacji kurzu, czyli dla alergików. Grzejniki posiadają także system otwarcia okien oraz taki system Absence, czyli program planowania nieobecności użytkowników. A co jest naprawdę wyjątkowe w tych grzejnikach, oprócz no, ceny, oczywiście? Taka funkcja Light, czyli światło. Modele są podświetlone od spodu. W trzech trybach pracy. Intensywny, dyskretny oraz detekcja. Dostępny w różnych mocach. Wymiary, waga i numer katalogowy poszczególnych grzejników widoczne są na tej tabeli. Przy doborze należy zwrócić także uwagę na jego umiejscowienie. Zaleca się, aby grzejnik był umieszczony pod oknem, nie za blisko parapetu. A także w odpowiedniej odległości od mebli czy sofy. Tak jak jest to pokazane na tym rysunku. Aby odpowiednio dobrać moc grzejnika, zaleca się przyjąć 80-70 W na metr kwadratowy w pomieszczeniu o standardowej wysokości. I tą informacją chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeśli podobał się Państwu ten materiał, to proszę dajcie łapkę w górę na naszym Facebooku i YouTube, Serduszko na Instagram, a najlepiej jeszcze subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Pamiętajcie o dzwoneczku, ten umieszczony obok. Dziękuję za oglądanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale cieplo24.pl. cieplo24.pl